Kochane rodziny Radia Maryja, uprzejmie informuję, iż co jakiś czas są jakieś dziwne akcje, przez które utrudniana jest praca Radia Maryja. Takimi są m.in. działania inspirowane także przez akcje SMS-owe, telefonów niecenzuralnych obrażających Radio Maryja i wolontariuszy odbierających połączenia. Również telefony z groźbami. Zaś od początku kwietnia także blokady telefonów do naszej rozgłośni. Mówię to, aby telefonujący nie mieli do nas żalu, iż na skutek blokady nie mogą się dotelefonować do centrali Radia Maryja. Te wszystkie działania utrudniające naszą posługę niech nas nie zniechęcają, lecz jeszcze bardziej mobilizują do czynienia dobra. Bóg zapłać za zrozumienie, życzliwość, modlitwę i współpracę.